Czekałem właśnie na jakieś słowo o tej niani, ale jeżeli nie ma, no to... Nie ma. Jest ciocia, która mieszka w Warszawie i czasami, że tak powiem, gościnnie przyjedzie i pomoże, ale to też trudno powiedzieć, żeby to była nasza niania, bo to są sytuacje sporadyczne, poza tym ona trochę jest jak członek naszej rodziny, więc też czasami ją po prostu zapraszamy na obiad. Oczywiście babcie, no to jest instytucja niezawodna, więc jedna albo druga przyjeżdża z odsieczą, ale tak, to radzimy sobie sami. Ja wychodzę w ogóle z założenia, że jeżeli się ma dzieci, to się tymi dziećmi zajmuje, bo nie po to dzieci mamy, nie po to mamy rodzinę, żeby wychowywały je babcie czy niańki. A jak czy to dziecko jest starsze, to macierzyństwo jest łatwiejsze czy cięższe mimo wszystko? Czy ja w ogóle nie znam też takich trudów typowych macierzyństwa, bo ja miałam po prostu idealne dziecko, jeżeli chodzi o spanie, jedzenie i w ogóle. Mam choroby, może nam się jakieś przyplątywały. Więc na pewno to, co teraz doceniam, to jest ten kontakt. No ja jestem gadułą straszną, moja córka również, w związku z tym taka ta możliwość już komunikacji słownej, to jest w ogóle coś super. To jest bardzo fajna rzecz.